Westerplatte. Półwysep u wejścia do portugańskiego. Skrawek ziemi o długości 2 km i szerokości do 500 metrów. W XIX wieku funkcjonował tu kurort z zakładem kąpielowym i restauracją. W wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego kończącego I wojnę światową z ziem odłączonych od Rzeszy Niemieckiej utworzono wolne miasto Gdańsk. A następnie część Westerplatte przekazano Polsce w wyłączne i bezterminowe posiadanie. Do września 1939 roku na polskiej części Półwyspu funkcjonowała wojskowa składnica tranzytowa do odbioru morskich dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego. O, pan pułkownik. Witam. Dobrze trafiłeś. Właśnie mamy obiad. Zapraszam serdecznie. Nie wierzę własnym uszom. Powtórzę jeszcze raz. Dziś rano naczelny wódz wydał rozkaz wycofania korpusu generała Skwarczyńskiego na południe. Co to dla nas oznacza? Przecież wiesz, Henryku. Chcę to usłyszeć z twoich ust. Dobrze. W razie wojny nikt nie przyjdzie wam z odsieczą. Macie wytrzymać 12 godzin. Już nie 6, tylko 12. Dlaczego nie 16? Albo na przykład 24? Mów! Nie denerwuj się. To jest rozkaz naczelnego dowództwa. Sytuacja jest zła. To się może stać w każdej chwili. Komu jak komu, ale tobie chyba nie muszę tego tłumaczyć. To jest walka o honor. I o Gdańsk. Polski Gdańsk.
200 żołnierzami mam walczyć z Hitlerem o Gdańsk? Boję się, że gdy wybuchnie wojna, Skwarczyński zostanie odcięty. Masz wytrzymać 12 godzin i basta. A potem? A potem możesz podjąć każdą decyzję, jaką tylko chcesz. A teraz dasz mi słowo, że to, o czym rozmawialiśmy, zostanie między nami. Na placówce nikt nie może o tym wiedzieć. Mogłoby źle wpłynąć na morale, sam rozumiesz. Masz moje słowo. Muszę lecieć. A ty w tym obranku to na wesele czy na pogrzeb? Na pogrzeb. Miesiąca sierpnia to jest ostatni jego dzień. Piękna jesień się zapowiada. Czołem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kuba. Co tam? Niemcy wstrzymali nam w Gdańsku cały transport medyczny. Mietek szaleje. Mówi, że jakby co, to nie będzie miał czym leczyć. A poza tym jesteśmy gotowi. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Jeśli z nami zaczną, to pożałują tego na pewno. Chodź! Znalazłem trochę czasu, mimo że mam go niewiele, by skreślić do was parę słów. Zacznę od siebie. Jestem zdrów, tak jak i wszyscy moi podkomendni. Wiem, siostro, że zostałeś tylko z mamą. Przypuszczam, że wam ciężko. Tym bardziej, jeśli brat poszedł. Ale koniecznie musicie sobie poradzić. A sąsiedzi wam pomogą. Wojny jeszcze nie ma, zanosi się na nią, ale czy wybuchnie, tego jeszcze nie wiadomo. Jeśli jednak będzie, to przecież i wy dobrze o tym wiecie, że bić się i wygrać ją musimy. A po niej, da Bóg, doczekamy się dopiero, na pewno, spokojnych czasów. Teraz wszyscy musimy jak najlepiej spełnić swój obowiązek. My tu i wy tam. I tak będzie najlepiej. Więc bądźcie spokojne, tak jak na dobre Polki przystało. Zaczęło się.
tylko celnie! Tylko celnie, panie kapitanie! Może spróbujemy biegiem, gdy się ukręci? Las! Wszyscy na stanowiska! Na stanowiska, mówię! Księża do broni! Na stanowiska, Leon! Raz! Westerplatte, 1 września 1939. Godzina 4:45. Zostaliśmy napadnięci przez Niemców. Nadaj szyfrem. Biegiem! Szybciej! Strzelać tylko na moją komendę. Strzelać na wyraźną komendę. Podaj dalej. O pozwolenie otwarcia ognia. Zaczynaj! W imię Boże. Karabin maszynowy w okienku latarni morskiej.
Celownik 400! Jest celownik 400! Granat! Ładunek normalny! Zapalnik z kontrą płoku! Ognia! Bok nie spieszę na piętrze! Celownik 600! Granat! Nadany? Jest odpowiedź? Komunikat nadany, odpowiedzi nie ma. Co w radiu? Gdańsk nadaje, że wojna i że Forster przyłączył wolne miasto do Rzeszy. A Warszawa? Tylko to. Uwaga, uwaga! Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Samoloty wroga bombardują szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Ale więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przedstawiamy na specjalne tory. Każdy Polak ramię w ramię stanie przeciwko niemieckiemu najeźdźcy. Polska jako pierwsza powiedziała stanowcze nie Hitlerowi i Polska jako pierwsza powstrzyma Hitlera. Nie oddamy Gdańska, nie oddamy polskiego wybrzeża. Nie ugniemy się nigdy. Nareszcie damy po krzyżach tym łajdakom. Odwdzięczymy się za wszystkie nasze poniżenia. Biegiem. Do niego szybko, do rannego. Bóg z nami tutaj.
Łącz z promem. Pająk na rozkaz. Wycofaj ludzi na jedynkę. Panie majorze, ale... To rozkaz, panie poruczniku. Wykonać. Tak jest. Straty mamy już spore. Trzech zabitych, trzech ciężko rannych, kilku lżej, jeden zaginiony. Zaginiony? Być może niedługo trzeba go będzie zaliczyć do zabitych. Panowie, psiak, cholera, to nie jest przypadek dla wiejskiego lekarza wszechnauk. To jest potrzebna klinika, to jest potrzebny chirurg, rozumiecie? Zespół cały. O czym ty mówisz? O poruczniku Leonie Pająku, to jest wyjątkowo ciężka rana. On ma rozerwane krocze i wszystko, co tam męskiego jest, praktycznie w strzępach. Ja niewiele potrafię z tym zrobić. No nic. W tych warunkach grozi gangrena. Panie majorze! Kuba, ja zrobię, co będę mógł, tylko błagam was, no zrozumcie, że jego trzeba zabrać do kliniki. Mietek, jeżeli jeszcze powiesz, w jaki sposób, to dostaniesz medal za pomysł. Amerykańskie? Co jakieś łajby rzucili? Jeszcze w sierpniu. Jakie? Znaleźliście? Panie chorąży, melduje, że nigdzie go nie ma. No przecież się nie rozpłynął do jasnej cholery. Szukaliśmy wszędzie, nie ma. Byliśmy nawet na promie, w okopach. Nie ma, nigdzie. Jak nie ma? Ja was... A Niemcy? Nie widać. Okopy puste, panie chorąży. Chyba się cofnęli. Zjeżdżać mi, zostawić kolegę psiamać. Jeszcze się z nami policzę. Melduje się plutonowy buder! Panie kapitanie, mam pomysł. Buder chce zająć z powrotem placówkę prom. Mówi, że nie ma tam Niemców. Nie ma mowy. Panie Buder, niech pan tylko nie prowadzi wojny zaczepnej. Placówka prom spełniła swoje zadanie. Dajcie Getwana.
Gryszman na rozkaz. Przejmujesz dowodzenie wartownią numer 1. Buder zostaje jako zastępca. Wybierz 21 ludzi, pełną załogę, resztę odeślij do kosza. To jest rozkaz, zrozumiano? Tak jest. Wykonać! Tam w okopach za dużo ludzi straciłem. Wartowni są bezpieczni. Właśnie minęło nasze 12 godzin. Patrzcie uważnie! Ułóżcie granaty tak, żeby były zawsze pod ręką! Chciałeś mnie durnie zastrzelić? Ej! Co ty kurwa robisz? Kto ci pozwolił opuścić placówkę? Warto było. Zaczeka zabawka. Masz robić wszystko za moją wiedzą. Zrozumiano? Tak jest. Panie majorze, odezwali się. Jest wiadomość. Głowy nam, że zapowiadają desant dla nas. To nad morzem, fort. Połącz mnie! Daj im żyć. Są teraz zajęci. Krasiński, nadajcie meldunek. Kuba, zredaguj. Sytuacja ogólna. Straty i koniec. Może zapytanie o pomoc? Nie, gdyby mogli, to by już przysłali. O pomocy nie wspominaj. Ale jeśli tylko dostaniemy wsparcie, to pogonimy ich stąd do Berlina. Co ci jest? Co się stało? Wykonać. Idź, zdrzemnij się. Ja zostanę. Kapitanie, Bóg raczy widzieć, jak długo nam przyjdzie wspólnie służyć ojczyźnie. Może byśmy przeszli na ty? Jeśli pan major sobie życzy. To co, w raniu mogę? Kuba. Tak mnie wszyscy nazywają. A właśnie, nazywają cię Kuba. W pułku miałem konia, siwka takiego. Dałem mu Kuba. Chłopaki szybko zaczęli mnie tak przezywać. Nie miałem nic naprzeciw, więc tak zostało. Lubię zwierzęta. To dobrze. O zwierzęta trzeba dbać. Ja, chłopski syn, coś o tym wiem. A myśmy zawsze mieli konia. Mów mi, Henryk. To co? Na drugą łóżkę. Znam taką przyśpiewkę o Kubie. Pije Kuba do Jakuba. Znasz? U nas na weselach taki śpiewają. Nie znam. Nie szkodzi, kiedy indziej ci zaśpiewamy. A, pułkownik Sobociński! Siadaj, Kuba. Widzę, że już się zaaklimatyzowałeś, Henryku. Myśmy dopinamy z kapitanem ostatnie szczegóły. Jak oceniacie, panowie, sytuację? Westerplatte to jest taka mała twierdza. W razie puczu
Wytrwamy nasze 6 godzin, aż nadejdzie odsiecz. W ciągu 6 godzin dywizja generała Skwarczyńskiego opanuje Gdańsk, zneutralizuje pucz. O to akurat możecie być spokojni. Kuba, nalej. Na te smutki. Nie, moje wrzody nie znoszą procentów. Dawno ci mówiłem, żebyś zrobił z tym porządek. Musiałem wypić brudelszap z kapitanem. Ale mniejsza o to. Co tam pani w polityce? Niepokoi mnie ten niemiecki krzykacz z wąsikiem. To prawda. Po zajęciu Austrii i Czech poczyna sobie coraz śmielej. Jestem spokojny. Wystarczy, że Francja i Anglia tupną nogą i Hitler podkuli ogon. Oby, Kubuś. Oby. Hitler nie ośmielił się uderzyć na Polskę. To by było dla niego samobójstwo. Nasza armia jest silna jak nigdy. No to wypijmy za tę naszą silną armię. Podejdą bliżej! Wtedy robimy im capstyk! Chłodno. Trzeba dzisiaj dać ludziom ciepły posiłek. Dobrze, dobrze, Józef, spocznij. Niech się porządnie wybiegają. Jak zaczną strzelać z powrotem na górę. Tak jest! Już dawno minęło te 12 godzin, które mieliśmy wytrwać. Odsiecz jest tuż. To tylko kwestia chwili. Tylko posłuchaj. Może serio nad głowami. Niech wiedzą, że nie śpimy. Puść im krótką! Co tu się dzieje? Melduję, że nie ma cugu. Komin zwalony. Rozkaz majora. Żołnierze mają dzisiaj dostać ciepłe jedzenie. Nie obchodzi mnie, jak to zrobicie. Tak jest. Dawaj drewno tu na środek. Komu wyjdę do domu? Mam dla was lekarstwo, koledzy! Ej, co tam masz? Panie kapitanie, melduję, że przyniosłem rannym mleko świeże od krasuli. Proszę o zezwolenie. Mleko dobre. Zdrowe jest. Zezwalam, ale tylko tym pod ścianą. Tak jest! Dobre mleko. No, dawaj. Żebyście chłopaki mieli krzepę cholernego Adolfa bić. Dobre mleko!
tej samej porze, łachudry! Otwórz. Otwieraj! Ty się, Mundek, kiedyś doigrasz. Strzelali do nas. Było nie latać z gołą dupą po plaży. Cały dzień cisza. Tylko ten ostrzał. Nękający. Nie podoba mi się to. Po prostu nasi przycisnęli ich pod Gdynią, prosto. Wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać o celowości dalszej obrony. Może nasz? Hydroplan? Jaki tam hydroplan? Zwykły myśliwiec. A płetwy widzisz? No widzę. No widzisz. Tak właśnie wygląda hydroplan. A ty skąd taki znawca? O, teraz. Widziałeś? Bo widać, że to szwab. Panie plutonowy, naprawdę. Władek wziąłby na ramię, abym przycelował i... Daj spokój, synku. Te naboje mogą się nam jeszcze przydać. No, panowie, zapraszam na obiad. A na podobiadek też coś będzie. Moje córeczki. Piękne te moje córe. Jedna w jedno. To po mamie. Co z nimi teraz będzie? Jak się ta wojna zaczęła, co to z nimi będzie? Bardzo je kocham, aniołeczki moje. A Józuś, mleko przyniósł. Świeżutkie, dopiero co doiłem. Zresztą trochę chłopaków z jedynki. No, to z Bogiem. Z Bogiem.
Proszę pan się! To wszystko idzie na moje sumienie. Czy ty to rozumiesz? Na moje sumienie! Czołgi! Czołgi idą! Słyszycie? Czołgi, o Boże, czołgi! Piotrowski, wydasz amunicję przeciwpancerną! Pełka! Obsadzić okna w jadalni! Wy dwaj! Obsadzić wejście do koszar! Gdzie? Do niewoli. Prędzej pod sąd pójdziesz, niż do niewoli. Zrozumiano? Co tu się dzieje, Buder? Ty też chcesz do niewoli? O to mi chodziło. Weź się w garść, stary. Zapnij się. Cisza! Który to dureń nie mówi o czołgach? Alarm odwołany, Matoły. Boże, Józef, skąd ty tutaj? W forcie Niemcy. Nie utrzymaliśmy. Zaprowadź rannych do jadalni. Piątki nie ma. Wszyscy nie żyją. Gdzie mają? Nie wiem. Kazał coś palić w kuchni. A może on... Pan major kazał! Gdzie szyfry? Poszły na pierwszy ogień, panie poruczniku. Zajmijcie to! To rozkaz pana majora! Drugi raz nie powtórzę! Panie kapitanie, to rozkaz pana majora!
Wydaje mi się, że to epilepsja. Padaszka. Dostał zastrzyk. Środki nasenne, będzie spał. Dojdzie do siebie? Na razie musi odpocząć. Kuba. Teraz ty dowodzisz obroną. Panowie? Oczekuję waszego słowa, że nikt nigdy nie dowie się o tym, co tu się stało. Oficerskie słowo. Słowo oficera. Po Hitlerkach ciągłym! Ognia! Panie kapitanie, czy to jest konieczne?
Tak, Kuba. Chcesz mi coś powiedzieć? Ostrzał z morza idzie głównie na koszary. Spodziewam się... Czego? Po ostrzale Niemcy skierują duże natarcie na koszary. Z morza pójdzie desant. Nie zdecydowali się na to wczoraj po nalocie, ale zakładam, że zrobią to dzisiaj. Dawno nie piłem tak dobrej kawy. Jeszcze jedno, panie dowódco. Przyślij mi Józka Kita. Kita zginął wczoraj. Przyszli gońcy. Szeregowy Rokicki melduje przybycie. Przyniosłem meldunek do majora Sucharskiego. Major Sucharski jest zmęczony i odpoczywa. Co tam u was słychać, synowie? Meldować. Czaf i grudzień zajęte. Wehrmacht wchodzi dziś do Gdańska. Nie mamy pełnego obrazu sytuacji. Panie kapitanie, uwaga. Słyszycie? Rady boskie! A nie mówiłem? Stefan, poinformuj załogę. Niech żołnierze wiedzą, że nie jesteśmy sami. Co słychać, panie Karolu? Major Sucharski zjadł coś ostatnio, czy nie? Nic, nie ma apetytu. Niech mu pan chociaż zaniesie coś ciepłego do picia. Właśnie idę po wodę. Proszę o pozwolenie zajęcia z powrotem swojej placówki. Wierzę, to bardzo niebezpieczne. Dobrze, próbuj. Tak jest. Mam prośbę. Mam syna, jeśli... Nie zginiesz, Benek. To rozkaz. Zrozumiano? Na koniec, na koniec, na koniec! Zostali uwolnieni cztery aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok. I usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. Zabij mnie! Chodź, zabij! Wiem, ten dzień będzie ostatni.
Co tu się wyrabia? Zostaw! Rozkazujesz mi? On już ma dość. Nie rozwiązuj go, bo nas tu wszystkich pozabija. Nie będziesz pomiatał moimi ludźmi! To jest moja wartość! Co za wybuder! Wracajcie na stanowisko. Obydwaj umrzecie. No! Zrozumiałeś w końcu? Jesteś tu gościem, a ja cię nauczę manier. Zostaw to! Niemcy weszli w martwe pole jedynki. Gryczman ich nie widzi. Co tam się dzieje, do cholery? Chyba znów zerwane. Dlaczego nie strzelają? Baronzy Gryczman! Nie, nie widzimy ich. Zrozumiałem, tak jest. Trzeba pod bardownią! Na ziemię wszyscy! Na ziemię! Na ziemię! Jeśli raz jeszcze w obliczu wroga nie będziecie strzelać, to potraktuję to jako bunt, zrozumiano? Tak jest. I nie zawaham się osobiście was rozstrzelać. Tak jest. Wracasz na swoją placówkę. Tak jest! Może jeszcze elektrownia działa? Zmienisz chłopaków. Zmiana. Możecie wracać do koszar. Nareszcie. Prześpię się trochę. Dobra, chłopaki, idziemy. Do elektrowni! No dobra, wracamy. Mamy Szwabów w elektrowni. Ilu? Skąd mam do cholery wiedzieć? Musimy ich wykurzyć.
Jak wykurzymy sobie, ich policzymy. Podstęp. Ja bym im nie wierzył. To wychodzisz pojedynczo. Ręce na głowach! Przecież to moje chłopaki. Rzuć karabin! Rzuć karabin! Co wy? Do swoich strzelasz? Swoich bydlaku strzelasz! Do swoich kumpli! Na kapelu. My chcieliśmy wrócić, tylko oni cały czas bombardują, więc... No. To się wrócili. Tak. Panie kapitanie, dzwonią z placówki elektrownia. Dąbrowski, melduj. Tak jest. Kto to zrobił? Ty dostałeś rozkaz. A teraz ty dowodzisz placówką. A co mam? Rozstrzelać swoich ludzi? Idziemy. Joś. Stać! Wypieprzać. Won mówi. To won! Uciekają! Nie strzelaj! Co robisz? Podnieś to.
Panie kapitanie, melduję wykonanie rozkazu. Spójrz. Westerplatte ciągle walczy. Walczy jak cholera. Siadaj. Siadaj! Dwadzieścia trzy lata. Żona, dziecko. Chłopak spod Kielec. Niech szczęśnie. O. Cholerny pocztowiec z Łodzi. Chciał płynąć do Ameryki. Aby nas zgniotą jak wszy. Wie pan dlaczego? Zapytam cię, wiesz dlaczego? Nie? To ja ci powiem. Bo my, oficerku, nie zasługujemy na zwycięstwo. Żołnierzu! No to mnie zastrze. Wszystko mi jedno. O, jesteś wreszcie. Jak wygląda nasza sytuacja? Morale żołnierzy jest dobre. Chłopcy bardzo chcą walczyć. Możemy się jeszcze długo bronić. Zapasy amunicji i żywności wystarczą na wiele tygodni. A co potem? Anglicy i Francuzi przybędą na samocą, tak? Wiesz, że wypowiedzieli wojnę Niemcom? To ja jestem dowódcą. Zapomniałeś? A może zapomniałeś mnie o czymś poinformować? Anglicy i Francuzi lada dzień nam pomogą. Nie.
Niemcy to durnie, Kuba, tak? Przepraszam, panie majorze, ale nie rozumiem. Uważasz, że nie zaminowali cieśnin tuńskich? Jest jeszcze lotnictwo. Do tej pory jedyne samoloty, które widziałem, były niemieckie. W nalocie zginęło 8 żołnierzy. To dużo. Myślałem... Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co myślisz. 8 na raz. To dużo. Strasznie dużo. Zapominasz o niemieckich stratach. To są ogromne. To jest wojna. Musisz być przygotowany, że najbliższy pocisk trafi w ciebie. Kto to powiedział? Pamiętasz jeszcze? Miałem na myśli siebie i tylko siebie. Jestem oficerem Wojska Polskiego. Jestem gotowy na śmierć. Ale ci chłopcy nie zasługują, aby ginąć w tak nierozumny sposób. Nie umierają na darmo. Skąd ta pewność? Przeniosłem wczoraj stanowisko dowodzenia do 6. Czekamy tam na ciebie. Jak już skończysz poranną toaletę. Więc wartowni numer 5 już nie ma. Jeden większy atak i Niemcy wejdą w te wyrwy jak w masło. Nie wejdą. Od 2 dni jest tam nowa placówka. Panie majorze, Warszawa właśnie podała, że Westerplatte ciągle się broni. To mi nowina. Bez nich bym tego nie wiedział. Dlatego puszczają muzykę kościelną? Cała Polska w nas wierzy. A co u Francuzów? Dziwne, ale nic nie mówią o walkach. Żadnych komunikatów, tak jakby nic się nie działo. Jakby w ogóle nie było wojny. Panie kapitanie, okłamuje pan załogę. Pilnuję tylko, żeby się nie załamali, bo wtedy byłby koniec. To już jest koniec! Ale ty tego nie rozumiesz. Albo nie chcesz tego mówić. Panie kapitanie. Mam w gabinecie mocną wiejską machorkę. Zapraszam do siebie. Chcę panu coś dać. Ziemia z grobu mojego ojca. Jeśli zginę, proszę pochować mnie razem z nią. Daję ci jakoś radę? Gangrena zabije w końcu wszystkich rannych. Ja już nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Lada dzień zaczną upadać jak muchy. Powie pan to wszystko Kubie? No przecież on to wie. Prędzej zginie, niż się podda. Na zapas. Ty to nie z galicyjskiej ziemi. Ale to... Trzymaj zawsze przy sobie. To dla mnie zaszczyt, panie majorze. Idź już. Albo nie. Dość tego. Powiedz Piotrowskiemu, żeby zabrał wszystkich oficerów wieczorem. Zwołuję naradę. Co ci dwaj tu robią? Meduję, że to pani każe. Kapitan Dąbrowski kazał ich zamknąć. Najważniejsze jest morale. Ci dwaj nie mają dobrego wpływu na załogę. Dobrze. Niech zostaną. Panie kapitanie! Panie kapitanie! Panie majorze, czołgi! Czołgi idą! Założyć taśmy z przeciwpancernymi. Pancerny.
Nie wiesz tego na pewno. Każ rozdać wszystkim żołnierzom maski. Nie ma takiej potrzeby. Przypominamy na razie za godzinę. Ale pan major obiecał, że przyśle zmianę. Odwołuję rozkaz majora Sucharskiego! Ale... Tak! Dobrze zrozumiałeś! Koniec! Kropka! Wracajcie do siebie. Ale przecież miałem przedstawić sytuację. Nie będziecie już mi potrzebni. Idź się prześpij. Mało nas. Wycofałeś zagrożony pożarem wartownię? Nie ma takiej potrzeby. Ogień dogasa. Więc na co czekamy? Dobrze, że jesteś. Jak wygląda sytuacja na przystani? Możemy się bronić. Czy mamy nowe wiadomości z nasłuchu? Wiadomości są. Coraz gorsze. Nie mają dla nas znaczenia. Sytuacja jest beznadziejna. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Uważam, że rano powinniśmy ogłosić kapitulację. Oczekuję panów opinii. Panie poruczniku. Panie majorze, czy to odznaczenie do niczego już pana nie zobowiązuje? To wszystko? Co ma pan do powiedzenia? Panie kapitanie. Ranni powinni się jak najszybciej znaleźć w szpitalu. Powtarzam to od kilku dni, ale jak zwykle nikt mnie nie słucha. Uważam, że możemy się jeszcze bronić. Całą odpowiedzialność za decyzję biorę na siebie. Obecnie mija 114 godzina naszej walki. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Proszę przygotować żołnierzy do poddania się, wydać czyste mundury, niech się ogolą. Nie będzie żadnej kapitulacji. Yeah.
Dlaczego odwołujesz moje rozkazy? Wczoraj kazałem wysłać zmianę do jedynki. Mamy za mało żołnierzy. Za mało? Przy takim dowodzeniu niedługo nie będziemy mieli żadnych zdolnych do walki ludzi. Ktoś tu w końcu musi dowodzić. Od zawsze był tu tylko jeden dowódca. Im szybciej przyjmiecie to do wiadomości, tym lepiej dla was. Grożysz mi? Rozkaz brzmi! Wysłać zmianę do jedynki. Odmawiam wykonania tego rozkazu. Stój! Dopilnuję, abyś po wojnie stanął wam przed sądem. Toczą się już pod Sieradzem i pod Płockiem. Na północy Niemcy przeszli na ryw. Wybrzeże odcięte. Podchodzą pod Lwów. Są już pod Krakowem. Tyle wiemy z nasłuchu niemieckiego radia. A co mówi polskie radio? Nasi podają mniej szczegółów, ale wiadomości częściowo się pokrywają. No, częściowo. Czyli nadal nic nie wiemy. Mamy wystarczający ogląd naszej sytuacji, aby podjąć decyzję. Rozumiem, że oprócz porucznika Grodeckiego wszyscy zgadzacie się, panowie, ze mną, że nadszedł czas do kapitulacji. Nasza walka nie ma perspektyw. Zwołałeś naradę bez mojej wiedzy. Spóźniłeś się i nie wiesz, że niemal jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że trzeba ogłosić kapitulację. To prawda, niemal zgodnie. A nie wszyscy tutaj czują cykoria, prawda, panie kapitanie? Zastrzelisz mnie? Nie, to ty mnie rozstrzelaj. A dopiero potem możesz się poddać. Tak. Tego mogłem się spodziewać. Koniec narady, panowie. Wszyscy na stanowiska. Zrozum. Decyzja może być tylko jedna. Znam swój obowiązek. Walka do samego końca. Ale gdzie jest koniec? Gdzie jest granica? Granica jest tutaj. Na Westerplatte. Kuba. Nic nie rozumiesz. Gdybyś wiedział.
Nie trzeba, mamy, nie trzeba, spocznij. Była narada, zapomniałem cię powiadomić. To znaczy, chciałem, żeby cię nie było. Nie poddajemy się. Nigdy się nie poddamy. Ciągle przecież żyjemy. I walczymy. I gniemy. Co ty robisz? Chciałem... Dlaczego opuściłeś placówkę? Chciałem się zorientować. A żołnierze sami? Natychmiast wracaj! Tak jest. Wszyscy musimy jak najlepiej spełnić swój obowiązek. My tu i wy tam. I tak będzie najlepiej. Więc bądźcie spokojne, tak jak na dobre Polki przystało. Wracam do mojego listu w 7 dniu walki. Obowiązek swój starałem się spełnić najlepiej jak mogłem. Mnie może historia oceni, natomiast żołnierze moi pokazali, że są najlepszymi synami tej ziemi. Przez 7 dni dawali świadectwo swego nadludzkiego męstwa i hartu ducha. Kiedy kreślę te słowa, jeszcze nie wiedzą, że zbliżamy się do nieuchronnego końca. Jeszcze nie są świadomi, że 7 dzień obrony Półwyspu jest dniem ostatnim. Być może z moją wiedzą powinienem przerwać walkę po 1 dniu, po 12 godzinach. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. To właśnie mnie zabrakło, jako jedynemu, odwagi. Prostej żołnierskiej odwagi, żeby przerwać tę rzeź. Mam nadzieję, że dusze zmarłych tutaj młodych chłopców przebaczą mi. Myślałem, no już nawet od Warszawy już w radiu nie słychać. Zabici i ranni to prawie 50%. Nawet ty? Nie zrozumie źle. Myślę, że trzeba walczyć, ale
Właśnie cię szukam. Chodź. No chodź. Czujesz? Z dnia na dzień coraz większy smród. Gangrena, Kubuś. Wysłać gońców na placówki. Niech poinformują wszystkich, że ogłaszam kapitulację. Zarządzam zbiórkę całej załogi w koszarach. Tak jest! Proszę za mną. Widzisz, kolego, co z nas zostało? Dwoje rozkaz. Jeszcze nie jest za późno. Naprawdę nic nie rozumiesz? Tu nie chodzi o mnie. Ja się śmierci nie boję. O dwoje rozkaz. Za późno, Kuba. To już koniec. Stój! Odwołaj rozkaz! Panie Piotrowski. Goni się rozesłani. Kazałem wysłać gońców. Nikogo więcej nie pytam. Sam decyduję. Tak jest. Wywieźcie białą flagę. Potem będę miał dla was jeszcze zadanie. Łącz mnie z placówkami. Panie majorze, nie mamy łączności. Tylko z Fortem można rozmawiać. Łącz mnie z nimi. Dowództwo na linii! Matrygielski na rozkaz! Słuchaj, co ci powiem. Łódź Częstochowa, Kraków, Poznań i Bydgoszcz są w niemieckich rękach. Nie mamy innego wyjścia. Musimy się poddać. Panie majorze! Mamy ludzi! Brońmy się! Wykonać. Co się stało? Nic. Niemcy przekroczyli granicę. Bombardują Warszawę. Panie kapitanie! Major Sucharski ogłosił kapitulację. Co mamy robić? Poddać się. Wykonać. Co? Skurczy byki! Granaty są dla nas! A magnety dla Niemców! Co wybieracie? Na mój rozkaz! Wybiegamy i kryjemy Hitlerków, tak? Z rozkazu pana majora poddajemy się.
kurwysyna! Ty zdrajco! Módl się, bo to ostatnia chwila twojego życia. Zostaw! Rozkaz ma być na piśmie! Na piśmie! Pisma są niepotrzebne! Patrz! Mało żołnierzy wróciło. Obawiam się, że straty są większe niż przypuszczaliśmy. Panie majorze, przyszedł goniec od porucznika Kręgielskiego. Mów. Porucznik Kręgielski prosi o potwierdzenie rozkazu kapitana Dąbrowskiego. Przystań czeka na twój ostatni rozkaz. Co ty nam przynosisz? Nie znam takiego koloru! To nie jest, kurwa i mać, polska flaga! Wytrzymajmy jeszcze dzień, może dwa. Cała Polska stawia opór. Francuzi dają łupnie Szwabom. Po co się poddawać teraz? Walczmy dalej, tak, panie poruczniku? Przecież w końcu nas odbiją! Wykonać rozkaz. Co? Jak? Baczność! Spocznij. Żołnierze. Przez długi czas służby wykonywaliście moje rozkazy. Teraz musicie wykonać ostatni. Jest to rozkaz kapitulacji. Dalsza walka jest beznadziejna. Nie możemy liczyć na żadną pomoc. Wróg zajął znaczną część Polski. Dziękuję wam za sumiennie wykonany żołnierski obowiązek. Żołnierze służby czynnej idą do niewoli. Co się stanie z kadrą oficerską? Trudno powiedzieć. Za wszystko biorę odpowiedzialność. Wobec Boga i ojczyzny. Jeszcze się Polsce przydacie. Ogniomistrz Piotrowski, wy żołnierzu za mną. Chłopcy! Patrzcie. Orzeł przetrwał. To i Polska żyć będzie. A teraz? A teraz uczcijmy minutą ciszy pamięć tych kolegów, których zostawiamy tu na zawsze. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła szablą o... Siadł! Dostań. Kuba! Co ty robisz?
Pozwól się, co ci tam chodzi? Kuba! Zwariowałeś! Zwariowałeś się, co? Kuba. Jeszcze nie koniec, rozumiesz? I poprowadzę ich do niewoli. Dowodziłeś to i poprowadzisz. Chodź. 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 Aus dem Führerhauptquartier, 8. September 1939. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Besatzung der Westerplatte in Danzig hat sich ergeben. Ihr Widerstand wurde durch Pioniere, Marinesturmkompanien und SS-Heimwehr unter Mitwirkung der Schleswig-Holstein gebrochen.